Na dorocznej 13. gali gimnazjalnej. Tradycją tej uroczystości jest wręczenie nagród Kazik oraz Super Kazimierz. Na początek o zabranie głosu poprosimy panią dyrektor. Bardzo serdecznie w imieniu całej społeczności gimnazjum witam zaproszonych gości, witam uczniów, nauczycieli, rodziców. Szanowni Państwo, tegoroczna gala, jak wszystkie dotychczasowe gale, jest dla nas wielkim świętem i uroczystością. Jest to zwieńczenie całorocznej pracy naszych uczniów, wspomaganych przez rodziców. Chciałabym podkreślić, że trud, jaki uczniowie wnoszą w pracę, która tutaj ma miejsce, to nie tylko nauka. Ona jest bardzo ważna, bo uczymy przede wszystkim, ale jak wszyscy Państwo wiecie, szkoła nie tylko uczy, ale i też wychowuje. Proszę Państwa, chciałabym 13. galę gimnazjalną gimnazjum jeszcze imienia Kazimierza Górskiego uznać za otwartą. Na początek przenieśmy się do starożytnej Grecji. Moi drodzy, klasę się ma albo się nie ma. Poznajemy nazwiska uczniów nominowanych do kategorii Kazik z klasą. Zapraszam ich do mnie na wybieg. Jesteście tego warci, by stanąć na czerwonym dywanie. Proszę Państwa, Kazik z klasą. Natalia Masłonik. Nominowanym również bardzo serdecznie gratuluję, bo to jest, proszę Państwa, cała grupa ludzi z klasą. No niestety wygrywa tylko jedna osoba. Każdy z nas ma twarde, silne, zręczne dłonie. W każdym oku zapał do roboty płonie. Marszą wiekła, puszczą młoty, odwalamy w roboty, bo w robocie to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, czołem przodownicy pracy. Kazik aktywista, zostaje niestety nieobecny dzisiaj sportowiec Damian Sawicki. W jego imieniu bardzo proszę wychowawcę o odebranie nagrody i gratulacje. Wybór był bardzo trudny, proszę Państwa. Ciężko było się zdecydować na tego aktywistę. Burzliwe dyskusje, ale no jak zwykle może być tylko jeden. Gratuluję jednak wszystkim. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście przekażę gratulacje Damianowi. Dziękuję. Czasy te porwał wiatr, kto 20 ma lat, jest to dla świata nieznany. Był martw te dawne dni. Był przystrojony, widzę kwitło pod oknami. Pośród czterech tych ścian, choć doskwierał górnami, jak w siódmym niebie. Mieliśmy przecież siebie, biedny malarz, a obok niego ja. Cyganeria, cyganeria, to tyle, co znać szczęścia smak. Cyganeria, cyganeria, nie jedząc, żyjąc, byle jak. Piosenka mnie wzruszyła, dlatego że rzeczywiście ją
autentycznie słuchałam w wykonaniu Aznawura niezastąpionego. Także jest to piosenka z młodości mojej. A wy macie zupełnie inne piosenki i dobrze. Kazik artysta, Karolina Lada. Ach, to ty znowu. Pewnie już masz tą płytę. Masz czy nie masz? Gratuluję. Laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné de subir dans ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est beau, tout est rose. Tant que je l'impose, dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez, allez. W tym roku szkolnym Kazik sportowiec to jest pani Julia Białas. Gratuluję. Gratuluję. Jeszcze zdążymy w dżungli ludzkości siebie odnaleźć. Tęskność zawrotna przybliża nas. Zbiegną się wreszcie tory sieroce naszych dwóch planet. Cudnie spokrewnią się ciała nam. Jest już za późno, nie jest za późno. 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 Kazik postępowiec w tym roku wędruje do pani Eleny Pawłowskiej. Państwo, przed nami ostatnia nagroda, przysłowiowa wisienka na torcie.
propos tortu, mówisz masz. Państwo, czyżby w tej kopercie znajdowało się nazwisko Super Kazimierza? Proszę Państwa, myślę, że wiele osób wie, o kogo chodzi, a ja oddaję głos pani wice. No ja oczywiście też wiem, o kogo proszę chodzi. Proszę Państwa, Patryk Kaźmierczak. Ja oczywiście nie muszę przekonywać, że zbieżność nazwisk jest czysto przypadkowa i to zestawienie Kazimierz i Kaźmierczak też jest absolutnie przypadkowe, podobnie jak ta wisienka na torcie. Gratuluję jeszcze raz wszystkim laureatom nominowanym, no i gratuluję bardzo serdecznie Państwu, rodzicom, wszystkich tych gwiazd i tych, którzy troszeczkę dzisiaj byli w cieniu, bo macie naprawdę fantastyczne dzieciaki. Ja wiem, że oni by się za to słowo dzieciaki teraz trochę obrazili, ale to jest widoczne w każdej dziedzinie. Gratuluję jeszcze raz bardzo serdecznie, gratuluję pani dyrektor dowodzenia takim fantastycznym składem. Nasza uroczystość dobiegła właściwie już końca. Zapewne zgodzicie się państwo ze mną, że nie był to czas stracony. Mieliście okazję zobaczyć to, co robimy i myślę, że nagradzanie pozytywnych emocji i pozytywnego zachowania wśród młodzieży to rzecz w dzisiejszych czasach bardzo istotna i ważna. Myślę, że nawet jest to nasz obowiązek, oczywiście bardzo miły obowiązek. Dziękuję wszystkim nauczycielom, uczniom i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby uświetnić tą dzisiejszą uroczystość. Pozwolę sobie jeszcze raz na koniec pogratulować wszystkim nominowanym, wszystkim zwycięzcom. Z wielką przykrością stwierdzam, że jest to tylko jedna osoba, zawsze mamy dylemat, że jedna, ale taki mamy regulamin. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie.